Ostatnio dowiedzieliśmy się co to za zjawisko paralaksa, ale jak to odnieść do y, życia codziennego, czy do doświadczeń z życia codziennego. No więc tak, wyobraźmy sobie drzewa, które rosną gdzieś przy drodze. Gdzieś przy drodze, niedaleko nas rosną drzewa. Czy było ładniej, hmm. trochę bardziej artystycznie do tego podejdę, o ile tak to można nazwać? W tyle widzimy powiedzmy jakieś góry, prawda? Pagórki. Mamy po prostu jakiś punkt odniesienia. No dobrze, powiedzmy, że to będą nasze góry gdzieś w oddali, no a my poruszamy się wzdłuż drogi. To jesteśmy my i poruszamy się wzdłuż drogi w tą stronę. I teraz, co się będzie działo z drzewami, jeżeli my będziemy przesuwać się w tą stronę? No oczywiście nasze drzewa pozornie będą wędrować w tamtą, prawda? Czyli będą się przesuwać tak, jakby na tle bardzo odległych gór, czy po prostu naszego tła, którym mogą być na przykład odległe budynki czy miasto. No więc drzewa będą przesuwały się i będzie to właśnie zależne od naszego ruchu, od tego ruchu tutaj, który wykonujemy. Jeżeli przemieścimy się o jakąś tam odległość, którą Musimy dokładnie znać z punktu A do punktu B. Tą odległość bardzo dobrze będziemy znali. Będzie to nasze X. I poznamy kąt, o jaki przesunie się nasze drzewo, które teraz znajdzie się w tym miejscu. A więc hmm, musimy zaznaczyć, gdzie wcześniej było drzewo. Względem punktu odniesienia, powiedzmy, który znajduje się gdzieś tam na wprost. No i teraz to drzewo względem naszego punktu odniesienia będzie znajdowało się pod trochę innym kątem, prawda? Musimy obliczyć zmianę tego kąta w tym, czyli różnicę. Powiedzmy, że to będzie nasze beta, a to będzie naszą alfa. Więc beta minus alfa, no to będzie właśnie nasza paralaksa, czyli to, jak bardzo drzewo się przesunęło, w, oczywiście w mierze kątowej. Dzięki takim danym będziemy mogli obliczyć dokładną odległość od nas do tego konkretnego drzewa, właśnie biorąc za punkt odniesienia jakąś tam odległą górę. No tutaj na tym rysunku, no tutaj na tym rysunku ciężko wskazać jedno miejsce, prawda? Ja tutaj trochę przesunąłem, ale gdyby te góry były bardzo daleko, to byłby jeden punkt. To byłby na przykład jeden szczyt, który byłby naszym punktem zerowym. No dobrze, ale jak za pomocą takiej paralaksy za pomocą takiej paralaksy obliczyć odległość do gwiazdy jakiejś całkiem niedalekiej gwiazdy. Oczywiście stosuje się tutaj zjawisko paralaksy gwiazdowej. Paralaksa Gwiazdowa. Czy gwiazdna. Można też tak to nazwać. Jeszcze raz narysuję Słońce, tak jak w poprzednim filmie. Jako jeden z punktów odniesienia. No bo przecież bez naszego Słońca nie dalibyśmy rady, prawda? Ziemię. Jako błękitną planetę. O. Z obu stron oczywiście. Należy sobie też przypomnieć, o co chodziło w tej paralaksie. No i gwiazdę, którą obserwujemy. Gwiazda ta może znajdować się jakieś kilka lat świetlnych od nas, na przykład. Ale my możemy mniej więcej określić na razie, w jakie jest odległości. Dokładnie, żeby określić, mierzymy właśnie tak zwany kąt paralaksy. Czyli mając oczywiście punkt odniesienia. mierzymy kąt, o jaki przesunie się obserwowana przez nas gwiazda przez te na przykład 6 miesięcy. Tak będzie najlepiej, bo wtedy te kąty będą największe i tak jak w poprzednim filmie, nie muszą to być dokładnie te pory roku, czyli lato, jesień, zima. To chodzi o to, żeby obserwacje były jak najbardziej odległe w czasie. Maksymalnie 6 miesięcy, no bo właśnie po tym czasie Ziemia znajduje się jakby z drugiej strony Słońca, prawda? No, więc tak, kiedy obserwujemy naszą gwiazdę w innym czasie, tutaj oczywiście mamy te same kąty alfa, przyjmujemy to za alfę. Te kąty są sobie równe, ten tutaj i ten tutaj, są dokładnie takie same. No, bo przecież odległość ziemi od słońca niewiele się zmienia w czasie, prawda? Średnio wynosi 149 milionów 600 000 km i przyjmujemy, że takie jest właśnie to nasze D, czyli odległość Ziemi od Słońca. Mierzymy kąt alfa. Wiemy dokładnie, znamy dokładnie jego wartość za pomocą współczesnych narzędzi i obserwacji możemy niesamowicie dokładnie określić właśnie ten kąt o jaki przesunie się gwiazda. Wiemy, że ten kąt tutaj jest kątem prostym. No i to alfa posłuży nam do tego, żebyśmy mogli od tych 90 stopni odjąć go. Wtedy otrzymamy, zaznaczę nam bardziej widoczny kolor, na przykład fioletowy, ten kąt tutaj, czyli 90 stopni minus alfa. No bo zauważcie, co nam powstaje. Tutaj mamy trójkąt prostokątny, prawda? Całość tworzy trójkąt równoramienny, bo tutaj przecież te same, mamy te same kąty. Alfa, tutaj 90 minus alfa, tutaj również. No i tutaj mamy właśnie trójkąt równoramienny, z racji tego, że te ramiona są tutaj równe. Kiedy podzielimy go na pół, no to mamy trójkąt prostokątny. Pamiętacie trygonometrię ze szkoły? No jasne, znając ten kąt tutaj, tą odległość możemy poznać nasze tajemnicze X, gdzie naszym x będzie właśnie odległość od słońca do jakiejś tam gwiazdy niezbyt odległej, chociaż na tyle odległej, że po prostu nie jesteśmy w stanie zmierzyć z takimi mm, najprostszymi metodami odległości, chociaż paralaksa, metoda paralaksy jest całkiem prostą metodą tak naprawdę. Przypominamy sobie funkcje trygonometryczne i dochodzimy do wniosku, że potrzebny jest nam nic innego jak tangens. Taka funkcja jak tangens. Tangens 90 stopni minus alfa, czyli nasza paralaksa, czyli ten kąt tutaj, tangens tego kąta, równa się jak stosunek X. Czyli odległości Słońca od gwiazdy do odległości Słońce z Ziemią. Czyli x do d. Oczywiście mnożymy obustronnie razy d i wychodzi nam d razy tangens 90 stopni minus alfa. No i mamy nasze tajemnicze x, które już wtedy po rozwiązaniu właśnie tego równania nie jest takie tajemnicze. Znamy wtedy dokładną odległość Słońca od gwiazdy, którą badaliśmy. No i oczywiście dla zobrazowania jeszcze narysuję, jak to by wyglądało, gdybyśmy obserwowali taką gwiazdę z naszego podwórka, stojąc sobie na przykład przed naszym domem. Gdzieś tutaj na ziemi mamy wycinek naszego podwórka. To jest nasze podwórko. Pamiętajmy o zakrzywieniu. Ziemi, które tutaj nie ma większego znaczenia, tak naprawdę. Mamy nasz dom. No i oczywiście my, jako obserwatorzy, stoimy, obserwujemy, mierzymy kąt, w jaki przesuwa się gwiazda. Mamy nasz punkt odniesienia, który znajduje się, że tak powiem, na wprost. Mierzymy. Yy, Mierzymy, jak daleko od tego punktu odniesienia w mierze kątowej znajduje się gwiazda, na przykład, no właśnie, yy, latem. I latem zauważamy, że nasza gwiazda wychyla się nieco na, no właśnie, na lewo czy na prawo, kiedy jesteśmy tutaj. Mamy lato. No to nasza gwiazda wychyla się trochę na lewo, prawda? Na lewo względem kierunku, który ustaliliśmy jako zerowy obserwujemy później na, oczywiście mierzymy ten kąt tutaj to jest alfa mierzymy za 6 miesięcy zimą jak daleko w mierze kątowej znajduje się gwiazda i otrzymujemy Alfę oczywiście łączna wartość to 2 alfa tego kąta tutaj No i dzięki tym obserwacjom możemy Określić odległość do gwiazdy, jednak nie tylko gwiazd, bo, na przykład, odległość do planetoid można wyznaczyć w ten sposób. To jest bardzo przydatne narzędzie w astronomii.